Lena Ledow. Buciki. Osoby. Nadia. Artystka w wieku około 40 lat. Tworzy kostiumy i lalki teatralne. Typ szarej myszki. Stale rozkojarzona, żyje w świecie, w którym rzeczywistość przeplata się z fantazją. Alkohol, samotność i ciągły brak snu tylko pogłębiają ten stan. Lubka. Młodsza siostra Nadii. Mieszka w Kanadzie. Nie pracuje. Jest po drugim rozwodzie i w trakcie poszukiwania nowego męża. Typ narcystyczny. Pewna siebie, z poczuciem humoru. Mówi szybko i energicznie. Nikogo nie słucha i z nikim się nie liczy. Atrakcyjna, zadbana, uzależniona od leków uspokajających. Aktor. Przystojniak w średnim wieku. Romansuje z Nadią. Żonaty. Kiciuś. Były szwagier Nadii i pierwszy mąż Lubki. Postać niejednoznaczna. Wygląda jak filmowy bandyta, lecz mówi i zachowuje się jak człowiek wykształcony. Matka. Po 60. Prosta kobieta, wdowa. Typ tyrana. Często wpada w gniew lub irytuje się. Awantura jest jej żywiołem. Nie zna takich pojęć jak odpoczynek czy nic nie robienie. Postaci. Szklanka. Tabletki, filiżanki, papieros, manekin, suszarka, milioner, Swietka, przyjaciółka Lubki, mieszka w Kanadzie. Chingachgook, wielki wąż, Indianin, mąż Swietki, rdzenny Kanadyjczyk. Daszeńka. Irka, przyjaciółka Lubki z Ukrainy. Żorżyk, drugi kanadyjski mąż Lubki, pracownik General Motors. Matka. Kiciuś. W dużym rosyjskim mieście w czasach współczesnych. Mieszkanie Nadii. Niewielki salon i pracownia w jednym. Kanapa, stół, fotel, maszyna do szycia. Manekin krawiecki, zwoje materiałów, pudełka z dodatkami krawieckimi. Na stole otwarty laptop, puszki z piwem, rozpoczęta butelka wina oraz lalki. W salonie panuje tak zwany artystyczny nieład. Na ścianie zegar. Wskazówki zegara stoją na godzinie 2. Lubka? O, no hej, hej, hej! Co ty, nie śpisz? No, jak widzisz. A, przecież u was już dawno noc. Mam strasznie dużo roboty, no opowiadaj, umieram z ciekawości. Jak poszło? Super. Nie widać? Poczekaj, czekaj, czekaj, włączę światło. A teraz? Ale o czym ty mówisz? No, no jak to o czym, no? No, a ty o czym? No, o tym twoim ogłoszeniu. Rozwiodłaś się z Żorżykiem, tak? On jest crazy. Ach, taki cichy, spokojny. Cichy, crazy. Spokojny, crazy, ty go nie znasz. Jaku, naprawdę, naprawdę nic nie widzisz? U was byłam tylko na weselu, trudno tak od razu poznać człowieka. Nie o to chodzi, patrz tu, zrobiłam sobie kreski na powiekach. Normalnie makijaż permanentny. Teraz malowanie mam z głowy i Żorżyka też mam z głowy. No ale czemu? No a jak? Swietka od razu powiedziała, że z nim coś jest nie tak. Zaczekaj, pokażę ci, jaki sobie zrobiłam pedicure. Zobacz, normalnie obłąd. Super, co?
2 miesiące temu, George, wysoko wykwalifikowany robotnik w fabryce General Motors, jak zawsze wrócił z pracy i położył się spać. Georgek zawsze spał, albo w sypialni, albo przed telewizorem. Georgek ciężko pracował, często na dwie zmiany. Współczułaś mu, głaskałaś go po łysinie. Bo nie wiedziałam, że mnie oszukuje nieszczęsny. I przestań go bronić w ogóle, bo w ogóle go nie znasz. I przez ciebie złamałam sobie paznokieć. Wiesz, co mi powiedział, kiedy się już wreszcie wyspał? Od razu poczułam, że coś jest nie tak. Wszedł do pokoju, taki jakiś, wiesz, poważny, naburmuszony. Usiadł na kanapie, musimy porozmawiać. I dalej prosto z mostu, że on już więcej tak nie wytrzyma i musi na jakiś czas pobyć sam, inaczej zwariuje. No mnie normalnie zatkało. Czego tego? Jak to sam? A nasze plany? A wyobraź sobie, zrobił się on taki jakiś taki czerwony, taki... No nie wiem, ja przestraszyłam się, że zaraz coś mi zrobi. A jakie plany? Różne. U mnie było wszystko zaplanowane na 10 lat do przodu. Kiedy on pójdzie na emeryturę, dokąd się przeprowadzimy, za ile wystawimy dom na sprzedaż. Nie wiedziałam, że chcecie sprzedać dom. A po co ci to wiedzieć? Wiesz, ty lepiej poważnie zajmij się swoją twarzą, wiesz, bo powiem ci, wyglądasz tak sobie. No może Georgek wcale nie chciał się przeprowadzać. A tylko nie rób ze mnie jakiejś apotyktycznej laski, wariatki, okej? Nie jestem crazy. Wszystko było ustalone. Mówił, że bardzo się cieszy i w ogóle nie wie, co by beze mnie zrobił. I w tej kwestii akurat się z nim zgadzam. Bo beze mnie to on by nadal chodził w tej samej flanelowej koszuli w kratę i w dżinsach sprzed 10 lat. Tak jak jego kolega z fabryki, taki sam crazy. Przez całe życie, a ma już 50 lat, w tej samej koszuli i w gaciach. I nikt go nigdy nie widział w niczym innym. I zawsze je to samo. Rozmrożoną crazy pizzę z mikrofali i piwo. I zawsze, tak, zawsze kupuje czteropak, żeby go szlak trafił. Nie, żeby chociaż raz kupił 5, 8, 3 piwa. Nie, ale nic z tego. Codziennie po pracy i tak przez 20 lat. Idzie do tej samej, do tego samego sklepu, do tego samego supermarketu. Kupuje zawsze to samo i do domu, gdzie Crazy mieszka oczywiście sam, bo kto by go chciał? Przestań krzyczeć na miłą Bosko! Po co tak krzyczeć? Bo mnie zdenerwowałaś. Ile ja pracy w niego włożyłam, ile sił. Regularnie obmyślałam program kulturalny, wyciągałam go do kina, do teatru. Latem jeździliśmy na wycieczki nad Wielkie Jeziora, nad Niagarę. A w domu zawsze porządek idealny, zawsze wszystko wyprane, wyprasowane, obiad, seks, herbata z cytryną. Proszę bardzo, co chcesz i co, źle mu było? Raz chciałam go zabrać do Europy na wakacje, odmówił, bo bał się crazy lecieć samolotem, no to sama poleciałam do Irki, wiesz. Pamiętasz Irkę? Sarkowa. Ona wtedy pracowała w Wenecji, opiekowała się jakąś taką staruchą z Alzheimerem. Oto Irina. Najlepsza przyjaciółka mojej siostry. Co u niej? Zwariowała. Wróciła na Ukrainę, do swojego Charkowa i zwariowała. W wariatkowie teraz siedzi Irka. W szpitalu dla, wiesz, umysłowo chorych. O! Przepraszam. To pewnie kurier. Zaraz wracam. Ale dziura z tej Wenecji straszna. Mówię ci, nie warto było. Woda i woda. A faceci? Wszyscy kurduple, czarne takie, że strach, koszmar jakiś, bella, bella, i tak do każdej baby, za nogi łapią, jak psy. To co, jeszcze po maluchu? I nie denerwuj mnie, proszę.
Po awanturach z moim byłym crazy biorę leki na uspokojenie, chociaż jedyne, co mnie tak naprawdę uspokaja, to zakupy. Jestem zakupoholiczką, owszem, ale teraz jestem uzależniona od kupowania porcelany, kubeczków różnych, talerzyków do sushi. Popatrz, jakie filiżaneczki kupiłam, śliczne, prawda? Ojejku, czekaj, czekaj, muszę zrobić coś z tym paznokciem. Ojej. To jest nasza matka. Mieszka na Zadupiu. A, przepraszam, mamo. Na prowincji. Całe życie przesiedziała w tym przeklętym miasteczku na południu, bo tam jest... Bardzo dobra ziemia. Czarnoziem. Na działce wszystko rośnie jak szalone. W tym roku dynie obrodziły. O, takie. A jaka papryka, jakie pomidory. W sierpniu zrobiłam 30 litrów dżemu porzeczkowego. Nienawidzę dżemu porzeczkowego. A to dlaczego? Farbuje zęby. Bzdury! Nic ci się nie stanie. Chodź mi pomóc. Szybciej! Cisza. Uwaga. Kopać ziemię, nosić nawóz, sadzić pomidory, zbierać ziemniaki, pieleć chwasty, podlewać sadzonki, siedzieć z wiadrem pod ptakiem i następnym, i jeszcze. A później umierać z nudów, obierać twarde jagody, z których matka nagotuje hektolitry kwaśnego, farbującego zęby, dżemu porzeczkowego. Którego do dzisiaj nie znoszę. Lubka? Jesteś tam? A co to za dziewczynka? To twoja siostra, Lubka. A ty? Gdzie byłaś? Z tobą. Lubkę oddaliśmy na wieś do babci. Po roku przyjechałam, a ona już nauczyła się chodzić. Jak tylko mnie zobaczyła, zaczęła z krzykiem uciekać i do ogrodu i po kapuście i tak szybko biegnę i płaczę. Lubuszko, córeńko, to ja, twoja mama. Czemu oddałaś Lubkę? Byłam młoda, ładna. Miałam tylko jedną sukienkę i stare palto. Mąż sierota wojenny w ogóle nic nie miał. A jak ja wtedy marzyłam o bucikach takich na obcasiku, sznurowanych, trochę za kostkę. Śniły mi się. Jak ciebie urodziłam, to już następnego dnia musiałam iść do fabryki. Ty ledwie zaczęłaś chodzić, a ja znowu w ciąży. No to co miałam robić? A partia? Komsomol? Przecież musieli pomagać młodym robotnikom. Te gnidy zabiły mojego ojca i wszystkich wujków, bo my kułaki byliśmy, bogaci. Samowar, poduszki, krowa, dwie owce i kawałek ziemi. I kupa małych dzieci. Całe bogactwo. Przyszli gnidy i wszystko zabrali. Poduszki rozpruli, puch latał po całej wsi. A w domu płacz, głód. Chłopów nie ma, tylko baby i dzieci. Jeszcze ziemię nam obcięli, po próg. To znaczy od progu to już nie jest twoje, a kołchozowe. Szkoda, Luby. Ona chyba pamięta, jak ją oddawałaś. No skąd, co ty gadasz? W takim wieku dziecko nic nie pamięta. Co ty w ogóle uczepiłaś się tematu? Zawsze wymyślasz bzdury, żeby mnie zdenerwować. Nic takiego nie było. Chodź mi lepiej pomóc. I raz. Kopać ziemię, nosić nawóz, sadzić pomidory, zbierać ziemniaki, pielić chwasty,
kwiaty, podlewać sadzonki, siedzieć z wiadrem pod krzakiem i następnym, i jeszcze, a później, umierając z nudów, obierać twarde jagody, z których matka potem nagotuje bardzo dużo kwaśnego, farbującego zęby dżemu porzeczkowego! Ura! Zasnęłaś, dzwonię i dzwonię, a ty nic. O matko, już druga. I co z tego, wyśpisz się? Tak, w Sylwestra mam premierę, jeszcze kupę roboty, gdzie tej. Artystka, talent to ty masz. Oj, daj spokój, nigdy cię to nie interesowało. O nie, to ja nigdy nikogo nie interesowałam, tylko Nadia, wszystko jak u Nadii. Nawet ciuchów nie miałam swoich, tylko musiałam donaszać po tobie. No dobra. Czemu nie zadzwonisz do matki? Nasza matka mnie w ogóle nie obchodzi. Nie chciała nam z Kiciusiem pomóc, to niech ma za swoje. To jest Kiciuś. Pierwszy mąż mojej siostry. Studencka miłość. Małżeństwo idealne. Kochał ją nieprzytomnie. Jeżeli chcesz wiedzieć, to właśnie matka rozbiła nasze małżeństwo. Po śmierci ojca nie chciała sprzedać mieszkania i kupić nam kawalerki. Jeszcze czego? Ja dokąd? O mnie pomyślałaś? Przecież masz dom na działce. A wam nic do tego. Ja w waszym wieku niczego nie miałam. Wszystko własną pracą, o tymi rękami. To znaczy, że mamy do końca życia mieszkać u obcych? A może lepiej pod mostem, co? Nikt wam nie każe mieszkać pod mostem. Studia skończyłaś? Wracaj do domu i bierz się do pracy. Razem z tym swoim nierowym Kiciusiem. Tylko śpi do południa i gapi się w telewizor. No. Nawet nie pije. Na działce pełno roboty. Ziemniaki trzeba pielić, płoty stawiać, porzeczki zbierać. Wstyd sąsiadom w oczy spojrzeć. O, Dario Michajłowna, a gdzie wasze córki? Czemu nie pomagają starej matce? Mamo, o czym ty gadasz do cholery? Jakie porzeczki? Co nas obchodzą sąsiedzi? Jak ty się odzywasz do matki? Lekcje odrobione? Przestań się garbić. O 8 masz być w domu i ani minuty dłużej. Ach, wszystko ci z rąk leci. Stłukłeś kubek, zgubiłeś czapkę, zostawiłeś zapalone światło. Gdzie jest reszta? Znowu nic nie pamiętasz. Milcz! Marsz do kąta, przynieś pasek. Nie wrzeszcz, nie boli. Nienawidzę matki. Przysięgam, nigdy do niej nie wrócę i przestań mi o niej przypominać. Muszę zapalić. Muszę się napić. Od kiedy ty palisz? Od dziecka. Gdzie moje tabletki? Ostatnio robię sobie koktajle przeczyszczające. Rewelacyjny efekt. Mentol mi poradził. Pęczek pietruszki miksujesz z kawałeczkiem imbiru. Do tego sok z połowy cytryny i woda. Może być zwykła, z kranu. I pijesz na czczo. Już po tygodniu widać efekty. Ciekawe jakie. No, kochana, z takim podejściem dobrze ci radzę. Zacznij się zdrowo odżywiać. Od razu poczujesz się lepiej. Nie chcę czuć się lepiej. Chcę cierpieć. To dlatego, że masz w organizmie toksyny. Musisz się ich pozbyć. Za nic w świecie. To są moje toksyny. Zostawcie mnie wszyscy. Nerwy też masz do niczego. Musisz jeść jarmuż. Jarmuż. W życiu straszne gówno. Nikt normalny nie je jarmuży. Nawet gdybym była kozą, to pożygałabym się na widok jarmużu. To dziwne, bo ja po jarmużu mam sraczkę. Pardon. Ach, głowa mnie zaraz pęknie. Trzeba było tak od razu. Możesz zapisywać. Dyktuję. Szklanka soli morskiej. Szklanka soli tybetańskiej. Wiadro wody z kranu, listek mięty i słoik dżemu porzeczkowego. Thank you.
Wstawaj, Daszeńko, wstawaj. Spać mi się chce. Idziemy po wodę. Mamusiu, boję się. Nie bój się, chodź. Znowu się wiadro urwało, wyciągnąć trzeba. No już, wstawaj, ubieraj się. Weź jeszcze moją chustę. Daj, pomogę ci. Ale nasypało. No chodź, chodź. Daj, obwiążę cię. Mamo! Mamusiu! Trzymaj się mocno. Tylko nie pomyśl sobie, że to jakaś agencja matrymonialna. Taki swój profil wrzuciłam do internetu. Swietka pomagała, bo wiesz, ja... No nie za bardzo, wiesz, no. A Swietka robiła to już? To znaczy, dla siebie? A skąd? Przecież ona ma męża, Indianina. Poznała takiego jednego, prawdziwy Indianin. Mówię ci, Chinchangguk, wielki wąż, tylko bez piór. Alkoholik na zasiłku. Przeprowadziła się do niego do rezerwatu, ale uciekła po 2 tygodniach, bo sąsiedzi zaczęli narzekać na ciągłe bójki i awantury. Bił ją? Raczej ona jego, ja już dobrze ją znam. No. Pewnego razu wybiegła z domu, z tego ich nieotynkowanego wigwamu w tym pieprzonym rezerwacie i postanowiła, że więcej nie wróci. A swojego Indianina zostawiła leżącego na podłodze, bo w emocjach, jak to subtelnie ujęła, roztrzaskała mu butelkę na głowie. Zabiła go? Daj spokój, nic mu nie jest. Butelka to nie tomahawk. Studnia była... bardzo głęboka i oblodzona. Zjeżdżałam w dół, przywiązana do łańcucha, który mógł się urwać w każdej chwili. W wielu miejscach był związany sznurkiem lub kawałkiem drutu. Co ty mówisz? Babcia przywiązywała cię do łańcucha i spuszczała do studni? Miałam 5 lat i wiedziałam z całą pewnością, że jeżeli łańcuch nie wytrzyma, wpadnę do studni i nikt mnie stamtąd nie wyciągnie, nikt nie będzie mnie żałował. Z 5 dzieciaków byłam najmłodsza. Nie pamiętam, żeby matka przytuliła mnie kiedykolwiek. Miała ciężką rękę, biła często. Mówiła, żem zdechła. Kochała tylko synka, Lonieczka. Wujek Lonia próbował zgwałcić mnie, kiedy miałam 12 lat i po raz pierwszy pojechałam na ferie do Petersburga. Jak mogłaś puścić mnie samą do wujka? Bzdury! Nic takiego nie było. To wszystko twoje wymysły. Wujek Lonia jest artystą, malarzem. Chory i wrażliwy. Swoje obrazy na Newskim sprzedaje, brzuski takie, domki w śniegu. No bardzo ładne, bardzo. Kicz i cepelia dla turystów, nie znasz się. A te buciki, o których marzyłaś, kupiłaś je w końcu? Takie na obcasiku, sznurowane, trochę za kostkę. No. Śniły mi się. Halo? Halo, kto tam? Lubka? Lubka, jesteś tam? Jaki listonosz? O tej porze? Lubka, halo, Lubka, słyszysz mnie? Słuchaj, jakiś wariat mówi, że telegram do mnie. No,
Kto teraz nadaje telegramy? Przepraszam, ale ja nie odbieram telegramów. Dziękuję. Co? Że mam odłączonego Skype'a? Czekaj, gdzie ten cholerny kabel? No. Halo? Tak, halo, kto tam? Jezu, co ty mówisz? Lubka, posłuchaj, zadzwonię na Skype'a. Telefon kosztuje... Jakie rogi? Łosia? Jakiego łosia? Czekaj, ktoś dzwoni. Już otwieram. Nie no, umieram z ciekawości. Pa. Kiciuś? Każdemu tak w nocy drzwi otwierasz? Rozmawiałam przez telefon. No cześć, szwagierka! Buongiorno. Buongiorno. Twoje? Nie, skąd? Wynajmuję. Masz jakąś zagrychę? Musimy to uczcić. Dawno się nie widzieliśmy. Może jajecznicę zrobię. Chcesz herbatę? Nie, nie, daj szklanki. Jasne. No. I elegancko. Za spotkanie! Hej, Nadjeżdżo! Napij się ze szwagrem. Co u ciebie? Wszystko dobrze? Ach, czy ja wiem? W teatrze pracuję. Różne zlecenia biorę. Nie? Lalki, lalki! A ten to kto? A, taki tam milioner. Widziałaś prawdziwego milionera? Od czego mam wyobraźnię? Jasne, jasne. Nic się nie zmieniłaś. Masz kogoś? Mam. Miałam. To znaczy teraz też tak jakby mam. A jak mnie znalazłeś? No, to żaden problem. Pracujesz w teatrze. A z czego żyjesz? No przecież ci mówię, lalki robię. Lalki, lalki. Zarabiam, nie narzekam. Dobra, dobra, nie chciałem cię urazić. Zapytaj jeszcze, ile zarabiam. Spokojnie, nie zapytam. A ty na długo? Na zawsze. Tak myślałam. Dobra ta whisky. Droga? Droga. Zrobić ci kawę, herbatę? No wszystko jedno. Mogę coś sprawdzić w necie? Tak, jasne, tylko kabel podłącz. Jesteś nareszcie. No słuchaj, sorry, że ja tak, no nie mam czasu na kosmetyczkę. No, wyobraź sobie, otwieram skrzynkę pocztową, a tam ponad setka maili z Kanady, ze Stanów, a jeden to nawet od kobiety napisała maila, bo ma bardzo nieśmiałego siostrzeńca. Rozumiesz, taki kliniczny przypadek nieśmiałości. Ale słuchaj, jakie ja mam kwiatki. Jeden facet przysłał mi zdjęcie z dopiskiem innych nie mam, a tam aż trzech facetów. No i pitaczyna zapomniał dodać, zaznaczyć, który z tych facetów to on. Dobra, kolejny, następny, jeszcze lepszy, czarny, wręcz fioletowy, pomarszczony dziad. Taki, wiesz, rozumiesz, nie wiem, na oko gdzieś 70 lat. W bejsbolówce wszystkie zęby ze złota, no nie? A, jeszcze dostałam zdjęcie czterech motocykli, wiesz. Swój portret, właściciel... Podeślę następnym razem. No normalnie nie mogę się doczekać. Wiesz, napisałam, że nie cierpię wojskowych, broni, no i myśliwych. I oni się wszyscy za tych myśliwych obrazili. Nadepnęłam samcom na ich ukochany odcisk. Jeden typ, taki upierdliwy, na maksa upierdliwy, zaczął mi przysyłać swoje maile i opisywać mi uroki korzyści polowań i że będzie mnie tak długo przekonywać. Będzie mi opisywać te uroki i korzyści dla przyrody, dopóki mnie nie przekona. Oczywiście. Tak, no. Rozumiesz to? Poszaleli, no. No i jeszcze na koniec, jeszcze jeden. Słuchaj, wyobraź sobie, przysłał mi zdjęcie. Stoi na środku zagraconego pokoju, a w ręku trzyma ogromne, ogromne rogi. Chyba łosia. Dobra, idę to zmyć. Ech,
Herbaty zrobiłam. Pościelę ci w sypialni. Tutaj mam straszny bałagan. Za chwilę premiera. Za godzinę mam pociąg. Aha. Kiciuś. A ty może chciałeś czegoś? Tak. Mam prośbę. Mogę ci zostawić walizkę z pieniędzmi. Dużymi pieniędzmi. Ja ich już nie będę potrzebował. Weź sobie ile chcesz, resztę oddaj Lubię. Masz z nią kontakt. Maria, co ty gadasz? Jakie pieniądze? Ja niczego nie chcę. Jak sobie życzysz. Ta kasa jest czysta. Przecież nie jestem idiotą. Mogę zapalić? Tak, jasne. Tu masz popielniczkę. Nie. Nic nie jest jasne. Wiesz, kiedyś obiecałem twojej siostrze, że cię zabiję. Co? Dlaczego? Za Barię Stewart. Królową Szkocji? Mhm. To było w Kanadzie. Nam wtedy wszystko się posypało. Strasznie się pokłóciliśmy. W ogóle kłóciliśmy się bez przerwy. Inaczej sobie wyobrażałem tę pieprzoną emigrację. Nie trzeba było wyjeżdżać. No, teraz to wiem i bez ciebie. Ale wtedy by nic by Lubki nie powstrzymało. Zlikwidowałem biznes, sprzedałem co się da i polecieliśmy do raju. Czy to prawda, że jesteś ścigany listem gończym? Ach, Lubów Iwanowna już doniosła. Normalnie chciałem się wzbogacić, być kimś. U siebie w Saratowie biedy nie klepałem. Nie płaciłeś podatków. A co to za przestępstwo? Zresztą nas w szkole nie uczono, że unik tam to jest największa zbrodnia. Do Kanady nie wrócę. Od razu mnie zamkną. Chciałam cię zapytać. Dlaczego Kiciuś? Z dzieciństwa. A potem Luba tak do mnie. No, dawno temu, kiedy jeszcze mnie kochała. W sumie pasuje do ciebie. I co z tą królową? Jak ty nic nie pamiętasz. Luba wtedy podczas tej awantury wykrzyczała, że to była największa trauma w jej życiu. Że to wszystko przez ciebie. Pijany byłem, musiałem spierdalać z Kanady. Wiedziałem, że to już koniec, więc obiecałem. Przecież to było w dzieciństwie. Bawiłam się w to, co przeczytałam, a czytałam wszystko. Nikt tego nie pilnował. Poza tym Lubka nigdy o tym nie wspominała. Chyba sam tego nie wymyśliłem. My w dzieciństwie bawiliśmy się w Ruskich i Niemców. Nikt z naszego podwórka nie chciał być Ruskim. Wszyscy chcieli być Niemcami. Dlaczego? Filmy radzieckie, pamiętasz o wojnie? Jak Niemcy łapali ruskich partyzantów, wywiadowców różnych. I dawaj ich torturować, zabijać, rozstrzeliwać. Fajna zabawa. A Ruscy musieli cierpieć, musieli stękać z bólu, padać na ziemię i udawać martwych. Nuda. Ja zawsze byłem Niemcem. Kiciusiem faszystą. Lubka mówiła, że jesteś... gangsterem. Przyjechałeś mnie zabić, Boria? No cóż. Dzięki za wszystko. Na mnie już czas. Fajnie się gadało. Czy mogłabyś, Nadieńko, zrobić mi na drogę kanapkę z serem? Bardzo cię proszę. Oczywiście.
biegnie nasza Swietka przez zaśnieżony step, bo w Kanadzie akurat wtedy zima była, a ona, Bidulka, zawsze ubierała się jak z tureckiego bazaru. Białe kozaczki, czerwona miniuwa, biała kurteczka i wszędzie złoto. Biegnie, tak biegnie, nie wiadomo dokąd. Robi się ciemno, zaczęła nasza Swietka wyć ze strachu, bo z powrotem też nie wie, jak się wydostać. Zgubiła się normalnie. Patrzy, a tu w oddali jakieś światełko, domek jakiś. Pognała w tamtą stronę. A tam mieszkała dobra wróżka. A no prawie. Ten dom przez całą zimę stał pusty, no bo to była letnia rezydencja jakiegoś milionera. I on, ten milioner, tego samego wieczoru, po coś tam przyjechał, rozpalił w kominku, otworzył wino. A tu wpada Swietka. No, pomyślał, że zwariował, kiedy ona przez ogromną szybę na całą ścianę w śnieżną, bezludną noc zapukała do niego, a raczej załomotała pięściami ze wszystkich sił. I teraz wyobraź sobie, wpada do niego nasza królewna Śnieżka, cała na biało, z rozwianymi włosami, w złocie, z rozmazanym makijażem i babla coś po rosyjsku, bo z tego wszystkiego zapomniała angielskiego. I ten milioner, notabene, producent okien z plastiku, ma w zmarszu się w niej zakochał, bo nie miał innego wyjścia. Hi. Yes. It's a very nice idea. What's time? Okay, see you. Bye! Mam randkę. Cholera, włosy mokre. Jest poważnym człowiekiem, ma poważne zamiary. Zapytałam go o taki jeden punkt, żeby potem nie było, wiesz. O seks? Go zapytałaś? No, on pomyślał o tym samym. No świetnie. Poszliście do łóżka? Ale mnie zupełnie o co innego chodzi. Najpierw musi mi powiedzieć, czy ma kasę. No, to życzę powodzenia. Postanowiłam, albo milioner, albo żaden, bo jestem tego warta. Ja nie rozumiem tej obsesji na punkcie milionerów. Nikt ich osobiście nie zna, ale wszystkie gadają, a taki prosty, a uczciwy, a zadbany, a bez nałogów i ciągle nie może sobie życia ułożyć. Kurde, o kim to? Czyżby o sobie? A wyobraź sobie. Brakuje mi czegoś? No powiedz, powiedz. Czego wam, babom, jeszcze trzeba? Rogów łosia! No przyjdziesz w końcu? Zaraz. Chwilę. Idę. Sorry. Chyba coś mi zaszkodziło. Wyglądasz jak zmokła kura. Co, ty już szampana pijesz? Która u was? No, 10:00, za 2 godziny nowy rok. Z Nowym Godem, Nadia! A u was która? Nigdy nie mogę się doliczyć. Dopiero 2:00. Nie myślę o Sylwestrze, mam dzisiaj premierę. Mówiłam ci przecież. No, to przynajmniej jesteś szczęśliwa. Kto tym razem? Nafciarz z Alberty. Kasy ma jak lodu. Bingo! No napij się ze mną. Masz tam coś? A, z tym szczęściem. To wiem, kiedy byłam szczęśliwa. Na pierwszym roku Politechniki. Pamiętam wieczór, wiosnę w akademiku. Nasmażyłyśmy z dziewczynami dużą patelnię ziemniorów. Śmiejemy się cały czas. Nie obchodzi nas, że nie ma nic więcej do żarcia. Zaraz szykujemy się na dyskotekę, 4 laski, wysokie, zgrabne, królowe po prostu. Nikt z nas jeszcze nie ma chłopaka i jest nam tak dobrze. Umawiamy się, że żadnych chłopaków. Idziemy tańczyć, a chłopaki won! Głupio, co? Szkoda mi, że Kiciuś jakoś tak nie dał mi się porządnie upić tą moją wolnością. Byłam strasznie zazdrosna, wiesz? Taka miłość. Jak w kinie do grobowej deski. Daj spokój. Na pewno ma już nową rodzinę, dzieci. Kiciuś koniecznie chciał mieć dzieci. A ty? No coś ty w życiu. Żadnych dzieci, wiesz co? Napijmy się. Jego zdrowie. Gdziekolwiek jesteś, Boria. Twoje zdrowie. No co ty, no? No pij, bo zaraz się popłaczę, no. Dobra, popatrz lepiej, jakie
cacuszka kupiłam sobie ostatnio, popatrz. Grube kanadyjskie baby w życiu czegoś takiego nie włożą. Z wrodzonej skromności, jak żeby inaczej. Zauważ, jak ta skromność maleje proporcjonalnie do długości nóg. Wyjdę za tego nafciarza. Jest starym, łysym dziadem, ale milionerem. A co? No, a ty? Nie wiem. Mam premierę. No weź ty, dziewczyno, zrób coś dla siebie. Zaszalej, zobacz, jak ty wyglądasz. Mam mętlik w głowie. Nie wiem, jakby to wszystko mi się przyśniło i... Tak jakbym sama umarła. Muszę zadzwonić do matki. Muszę porozmawiać z Saszą. Mówiłam ci o Saszy? Jezu, przestań! Mętlik to ty masz od urodzenia. Po co zadajesz się z żonatym? Bez sensu. A do naszej matki nie czuję nic, kompletnie. Jest mi obojętna. Wszystko, co mogę zrobić, to dalej się bawić i niczym się nie przejmować i tobie radzę to samo. Czy to jest możliwe? O, Czechowa, takie pytania zadawały panienki w bladych koronkach. Lepiej to zostaw, bo zwariujesz, a ja razem z tobą. Szczerze? Mam ochotę spalić to wszystko, Luba. Spalić w cholerę. Często o tym myślę. Opowiem ci. Ostatnio potrzebowałam trochę benzyny. Dla lalek. Pobrudziłam ubranko farbą. Benzyna dobrze rozpuszcza farbę. No i w sklepie zamiast małego słoiczka kupiłam cały kanister. A może ja jestem chora? Jesteś. To się nazywa piromania, takie zaburzenie. Dowiedziałam się, kiedy wylądowałam na oddziale psychiatrycznym po rozwodzie z Crazy Żorżykiem. W szpitalu nie można było palić. Chowałam się z papierosem pod schodami przeciwpożarowymi. I tam poznałam prawdziwego piromana, też palącego. Paliliśmy razem i nie tylko, też Crazy. Opowiadał mi, jak zaczynał od podpalania skrytek pocztowych, potem były komórki w piwnicach, potem samochody. To podobno uzależnia jak alkohol. Wiesz, najpierw piwo, później wino, a na koniec sam siebie próbował spalić. Mało lat jakiś? A skąd? Urzędnik bankowy, przystojniak taki. Zadawałam się z nim, żeby w tym wariatkowie nie zwariować do końca. Ty byłaś w psychiatryku? Nic nie mówiłaś. Ale już lepiej się czujesz? Znakomicie! Uhu! Lubka, muszę cię zapytać. Czemu ty nigdy nie pojechałaś do matki? Dlaczego nigdy do niej nie zadzwoniłaś? Dlaczego? Miałam koszmarne dzieciństwo. Zapomniałaś już? Zapomniałaś, jak ona nas biła? Małe dzieci, swoje własne córki? Za co? Za rozbity stolik? Za rozlaną wodę? Cokolwiek? Za co? Matka miała ciężkie dzieciństwo, Luba. Opowiadała mi o studni. Kiedy miała 5 lat. Nie będę tego słuchać o studniach i innych obrzydliwościach, nie chcę. Kiedy słyszę słowo matka, czuję potworny strach. Chce mi się schować, wejść gdzieś pod łóżko, głęboko w ciemność, w kurz. I drzeć się tam z przerażenia, że zaraz mnie znajdzie, wywlecze, będzie mnie biła siatką po nogach, jakimś pasem, ścierką, ręką, po głowie, po twarzy. A wiesz, co jest w tym najlepsze? Że ja nawet nie pamiętam. Ja nie pamiętam, co ja takiego złego zrobiłam. Po prostu nie pamiętam. Masz coś na uspokojenie? Nie pijmy już. O nie. Dzisiaj mam ochotę się urżnąć i zrobimy sobie Sylwestra online. A co, pierdolę randkę? Puścić muzykę? A puszczę. No. Super. Mam taki pomysł. Zadzwoń do tego swojego aktora, niech odklei się od tej swojej żony i przyjeżdża, chętnie go poznam. Będziemy piły i tańczyły
jak na prawdziwym balu sylwestrowym. Raczej na stypie. O czym ty gadasz, wariatko? O. Taksówka przyjechała. Ty, moja droga, nie masz głowy do picia. Nie masz głowy do alkoholu. Dobra, spadam. Zaraz mam randkę z milionerem. Nie mówiłam? A. I kup sobie test ciążowy. Chodź. Obejrzysz przedstawienie. Teatrzyk kukiełkowy przyjechał. A nic mi nie zrobisz? No coś ty. Opowiem ci bajkę o pięknej królowej Marii Stuart. Czemu tu jest tak ciemno? Boję się. Bo królowa siedzi w więzieniu. Wszyscy ją zdradzili. Zostawili. I nikt jej nie może pomóc. Rano przyjdzie kat i odrąbie jej głowę. Boję się. Dookoła szafotu zebrał się tłum gapiów. Wszyscy chcą zobaczyć piękną królową. Kat w czerwonej masce pyta, czy chcecie zobaczyć Marię Stuart? Odpowiadaj, nie rycz, mów. Tak, chcę zobaczyć Marię Stuart. Tak, chcę zobaczyć Marię Stuart. Oto wasza królowa, Maria Stuart! Sasza, błagam cię, ja już dłużej tego nie wytrzymam. Ale uspokój się, przecież obiecałem. Muszę tylko zagrać pierwszy akt, potem wywiozę ciało. Przecież Sylwestra nikt nie zauważy. Na głowę zdążę, alibi jak złoto. Kochasz mnie jeszcze? Kocham. Kocham, ale strasznie się boję. Sasza, może zgłosimy do policji? Po premierze pokręć się trochę na bankiecie, dobrze? Potem wracasz do domu, ja będę czekał, okej? Okay. Okej. Okay. Sasza, muszę powiedzieć ci coś bardzo ważnego. Nie teraz, ważne. Nie teraz. Uwaga, wchodzimy, gotowy? Dobra. Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiaj wielkie święto. Święto teatru. Punktualnie o godzinie 19 na dużej scenie Teatru Młodzieżowego odbędzie się światowa prapremiera Bucików, sztuki naszej rodaczki na stałe mieszkającej w Kanadzie, Angeliki Smorodinej. Moja droga Angele, och, to ja znałem jeszcze z czasów teatru eksperymentalnego. Cudowna kobieta, piękna. Mnóstwo, tu jeszcze, mnóstwo wspomnień to jakich. Pamiętam moje dziecko, że ja grałem wtedy amantem par excellence. Grałem wtedy w takiej eksperymentalnej sztuce dwuosobowej. Grałem tego. A kogo pan dzisiaj zagra? No, dzisiaj to... Kogo gra? Milionera. Milionera. O, to może pana poprosimy. Co pan uważa o dzisiejszym przedstawieniu? No, ciężkie to jak cholera. Mówi pan o tekście? Nie, o tym, o tym. O Boże, Aleksander Dolinin. Panie Aleksandrze, bardzo, bardzo prosimy. Słucham, słucham panią. Co pan sądzi o dzisiejszym spektaklu? A co mam sądzić? No muszę to jakoś zagrać. To znaczy, chodziło mi o sztukę. Czy się panu podoba? Nie, nie podoba mi się. Ale dlaczego? Chętnie wytłumaczę, dziękuję.
Po pierwsze, już w pierwszym akcie popełniam samobójstwo, którego motywów kompletnie nie rozumiem, a muszę czekać aż do końca, żeby wyjść na ukłony. A po drugie, to cała sztuka, proszę pani, to jest takie babskie. Znaczy, przepraszam, kobiece. Ja wiem, to jest teraz bardzo modne, szczególnie na Zachodzie. Ale problemy współczesnych kobiet... Niech pani da spokój. Masz chłopaka? Umówisz się ze mną? Droga córeczko, dawno się nie odzywałaś. Nie wiem, czy wszystko u ciebie w porządku. U mnie po staremu. Tylko nogi mnie bardzo bolą. Dużo roboty w tym roku na działce, ale jakoś sobie daję radę. Całe życie wam poświęciłam. A wdzięczności żadnej. Wstyd sąsiadom w oczy spojrzeć. Dario Michajłowna? A gdzie wasze córeczki? Chyba zapomniały o starej matce. Pogoda u nas jakaś taka dziwna. Raz deszcz, a raz sucho. Co drugi dzień trzeba pomidory podlewać. Często zostawiam drzwi otwarte, żeby w razie czego znaleźli mojego trupa. A to złoto, co dla was uzbierałam, pierścionki, takie tam łańcuszki, takie inne, to schowałam w wychodku nad drzwiami. Zapamiętaj. I po mojej śmierci podziel się z Lubką. O. Ona nawet nie zadzwoni. Chyba sumienia nie ma. Aby was obie szlak trafił, niewdzięcznice. A śniegu u nas w tym roku jeszcze nie było. Ja nie wiem, co to będzie. Bo w ogrodzie śnieg potrzebny. Przesyłam ci prezent, droga córeczko. Takie buciki. No, prawie nowe. Pozdrawiam cię. Twoja matka. No hej. Tak, dzwoniłem. Nadia, posłuchaj, wiem, że ci będzie przykro, nie tak się umawialiśmy, ale... Uwierz, nie mogę, absolutnie nie mogę zostać. W ogóle pomyślałem, że... Chyba i dla mnie, i dla ciebie będzie lepiej to skończyć, no wiesz. Nikt mnie tak nigdy nie oszukał, żaden facet. Ten niby milioner okazał się zwykłym, zawodowym oszustem. Policja rozkłada ręce, bo sama dawała mu pieniądze. Wszystkie pieniądze, wszystko! Jestem zadłużona i bez grosza. Boże, co ja teraz robię? Szlak by to nie... Fuck, ja nawet nie mam do kogo zadzwonić. Nienawidzę! Nic na to nie poradzę. Usuń. Jaki problem? Zresztą jesteś dzielną dziewczyną, dasz sobie radę. Tak, zrobiłem wszystko, jak obiecałem. Jeszcze coś. Pożyczyłem od ciebie walizkę, wiesz którą. Lepiej się z tym pogodzić. Nikt ci nie uwierzy, a jeszcze oskarżą, że własnego szwagra zabiłaś dla pieniędzy. Możesz trafić za kraty, a tego bym nie zniósł. Za bardzo cię lubię. I nie dzwoń. Nie będę odbierał. Klucze będą pod wycieraczką. Aha, na portierni czeka na ciebie jakaś przesyłka. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Trzymaj się. No, hej, pa. Na to dbal szak, na pierekrostak, urzeń nada
Wolsze mnie spieszyć, żyć bez любви. Być może prosta, no jak na świecie bez любви прожить, żyć bez любви. Być może prosta, no jak na świecie bez любви прожить. Thank you.